Dobra, jeszcze raz, bo powiedziałem, że jak tam wolumen będzie w miarę równy, albo jak przekroczymy wartość 7500 tysięcy dolarów, to się przyjrzę wykresowi dokładniej. Zacząłem się trochę przyglądać i powiem wam szczerze, trochę się w nim zagubiłem. Jak zacząłem rysować, to musiałem poszukać generalnie, gdzie to wszystko się zaczyna, jak to się zaczyna. Jak to wygląda. Nie jestem pewien tego, co narysowałem, bo jestem już trochę zmęczony. Jakby ktoś zajął swoje stanowisko i pokazał jakieś inne, to byłbym bardzo szczęśliwy i bardzo chętnie wymieniłbym się opiniami. Jak dla mnie ruch trend spadkowy zaczyna się tutaj, to mamy pierwszą falę, znaczy pierwszą jakby falę Eliota, ruch Eliota, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, on tak będzie wyglądał, wygląda on tak. I ten cały ruch w fali wyższego rzędu będzie stanowił falę numer jeden, taką dużą falę, tak? Później nastąpiła korekta A, B, C, którą sobie możemy wyrysować tak, która w ruchu wyższego rzędu będzie stanowiła falę numer 2. Później powinien nastąpić znowuż ruch jakby niższego, znaczy wyższego rzędu, to będzie jakby trzeci ruch, czyli największy tak naprawdę ruch w tym trendzie spadkowym, a w niższym rzędzie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten wierzchołek wyrysować dopiero dzisiaj. Nie podoba mi się do końca ta fala, ona nie jest zgodna z teorią, bo fala numer 3, czyli fala numer ta, powinna być najdłuższa w tym ruchu, a fala numer 5 jest dłuższa. Więc nie do końca mi to się spina i to mam największe jakby co do tego obawy, ale inaczej tutaj fali nie da się przypiąć. Tak naprawdę uważam, że to jest jedyny scenariusz, w którym da się go przypiąć. Jeżeli by tak było, to tutaj by nam powstała fala numer 3 wyższego rzędu. Dzisiaj zaczęła nam się kształtować fala numer 4 wyższego rzędu. Czy tu będzie powstanie jakiś zygzak, czy jakaś tam korekta w tym momencie zaczęła powstawać do tego ruchu wyższego rzędu, dlatego ona będzie duża. To będzie coś ten deseń. Jakoś tak to będzie wyglądało mniej więcej. Ciężko powiedzieć jak dokładnie, może być rozległa. Na pewno nie można wytrącić jakichś tam wierzchołków poważniejszych, na pewno nie może wytrącić tego wierzchołka czwartego, czy na pewno ten punkt A nie może być wyżej niż punkt czwarty. Jeżeli tak będzie, to wtedy faktycznie się odkręciło, niestety dopiero tam moim zdaniem się na poziomie, jak widzicie, 12 tysięcy dolarów, ale raczej do tego poziomu nie dojdzie, raczej będzie tak, że ten ruch się tutaj wykształci, on będzie wyglądał tak, następnie nastąpią spadki, które i tutaj będzie gdzieś punkt czwarty, nie mam pojęcia gdzie, na razie to za daleko do tego. Ale później na pewno powstanie jeszcze jedna fala, która będzie krótsza od tej fali numer 3. Powinna być krótsza, więc zakończy swój ruch gdzieś tutaj. No, tak mi się to wydaje, że tak to będzie wyglądało. W wielkim skrócie. Jestem tego mocno niepewny. Słyszycie mocną niepewność w moim głosie. To jakby domknięcie tej fali nie do końca mi się podoba. No ale z drugiej strony inaczej tego nie potrafię przypiąć, nie mogę powiedzieć, że to jest dopiero trójka, że to jest dopiero ta trzecia fala, bo byłaby, nie, to by nie grało. Generalnie uważam, że to jest jedyne mocne przypięcie, ponieważ to się podpalało dużo stop lossów, to ta fala zrobiła się dłuższa niż powinna być, być może, nie wiem, albo ktoś mocno spekulował, nałożyło się wiele czynników, czyli spadki plus wiadomości prasowe i tak dalej, ta fala się zrobiła taka. Moim zdaniem to by oznaczało trzeci wierzchołek w tym dużym ruchu najwyższego rzędu, no i tutaj nam powstanie gdzieś czwórka i spadek dalej. Bardzo, bardzo byłbym wdzięczny za komentarze, które oceniałyby to, co narysowałem tym razem, bo jestem strasznie ciekaw. Niestety jeszcze mało kto wypowiada się na ten temat, nie wiem, czy nie jestem jednym z pierwszych, a na pewno Polaków. Jestem bardzo ciekaw opinii innych, no bo to dosyć ważna rzecz, która teraz się zaczyna dziać.